nazywam się Arleta Szewczyk. Z jednej strony jestem aktorką grupy Zatrzymać Obrotówkę działającej w Staromiejskim Centrum Kultury, a z drugiej strony jestem członkiem Fundacji Wszyscy Obecni, która to fundacja organizuje spektakle podwórkowe we współpracy z STKM i z Urzędem Miasta. A w niedzielę, w niedzielę! W niedzielę! W niedzielę poszło dziewczę po ziele, po ziele! Ojoj, po ziele! Wzięło z sobą snopek nić, snopek nić, snopek nić i zaczyna wionek wić, wionek wić. Ojoj, wionek wić. Na pewno występuje mi się inaczej, bo nie jest to scena, w której zazwyczaj ćwiczymy, trenujemy, więc jesteśmy przygotowani na nieprzewidziane też trochę warunki. I za każdym razem na nowo się zapoznajemy z tym otoczeniem, które mamy i staramy się je wykorzystać trochę w naszych spektaklach, więc trenujemy improwizację troszeczkę, co jest dobre. No oczywiście też dobrze się występuje w takiej niecodziennej publiczności, bo wszyscy to są sąsiedzi, ludzie się tutaj znają, więc daje to taką pozytywną energię do grania na scenie czy podwórku. To są też często starsze osoby, które tutaj przychodzą i które już za bardzo nie wychodzą jakby same, żeby właśnie gdzieś pójść na jakiś koncert, a tutaj jednak bardzo się cieszą, kiedy do nich przychodzimy. A wy moja matuleńko, wy mnie zaraz nie dajcie. Niechaj się wam gdzieś nakłania, a wy się ociągajcie. Oj, żal, bo mnie nudno, bo mnie dzisiaj bez kochania trudno. Oj, żal, bo mnie nudno, bo mnie dzisiaj bez kochania trudno. Jak widać, jest wielu uczestników, więc myślę, że zainteresowanie jest duże. Ja właściwie pierwszy raz widzę takie zgromadzenie sąsiedzkie. Moi sąsiedzi też, mimo że bardzo słabo już chodzą, od miesięcy z domu nie wychodzili, to starsi ludzie to też dali się namówić, przyszli, to widzę, że są bardzo szczęśliwi i też rozmawiają z innymi sąsiadami, także myślę, że to jest bardzo sensowna inicjatywa i taka naprawdę pozwalająca nam poznawać się między sobą. Bardzo pozytywne wrażenia. Tutaj przyszedłem z moim przyjacielem, panem Adamem, no i się bardzo cieszę, że mnie tutaj zaprosił. Najlepsi przyjaciółmi jesteśmy, ja jestem bardzo zadowolony z tego występu. I to przedstawienie pozwoliło nam znowu się spotkać, być razem. Dokładnie. I przecież właśnie tylko piękne wrażenia kulturalne, takie słuchać Wyspiańskiego w pięknym wykonaniu. Zdecydowanie. Mhm. Ale również porozmawiać potem. Także jesteśmy bardzo wdzięczni za zorganizowanie takiego Doskonale to zrobione zostało, bardzo dziękujemy.